Cześć kochani. Cześć kochani. Dawno z nas tu nie było. Kochani, bardzo się cieszymy. Długi czas minął. Myślę, że nagramy jakiś osobny odcinek na ten temat, cośmy robili. Chociaż ktoś, kto śledzi nas na Instagramie, doskonale wie, co tam u nas. My czekamy. Czekamy. Na córcie. To znów będzie wyjątkowy advent. Dokładnie tak. Wyjątkowy czas oczekiwania dla nas podwójnie. Dokładnie. Wspomnieliśmy wczoraj na Instagramie, że dzisiaj, w pierwszy dzień adwentu, zacznie się coś nowego. No i faktycznie cieszymy się bardzo, że możemy z wami być. Chcemy z wami być do świąt. A czy dłużej to się okaże? Nie chcemy nic obiecywać, ale tak. Publicznie przed wami zobowiązujemy się do tego, że ten adwent poświęcimy też na to, żeby poświęcić trochę czasu dla was. Bo ten adwent kojarzy nam się też ze służbą i chcemy, żeby dla nas też był wyjątkowym czasem, ale właśnie nie tylko dla nas. Chcemy służyć też wam. Mamy nadzieję, że jakoś się przysłużymy, żeby ten czas był wyjątkowy i dobrze przeżyty również w waszych domach. Wiecie, od kilku lat jeździmy tu i ówdzie w Polsce. Może niektórzy z was nas już widzieli, słuchali i dzielimy się. I często powtarzamy, że wtedy, kiedy się dzielimy, to tak naprawdę otrzymujemy. Czyli dając, otrzymujesz. Taka prawda o życiu, nie? Tak naprawdę największy dar to coś podarować. Okazuje się, że ten dar wraca z wielką mocą. Tak, dlatego trochę robimy to dla siebie. Kochani, zaczynamy adwent. Być może zostaliśmy nieco wprowadzeni w błąd, bo już chwilę po wszystkich świętych zaczęło się w sklepach szaleństwo przedświąteczne, Christmas time. No ale my wierzymy i chcemy tak żyć, znaczy wierzymy w to, że da się tak żyć, żeby temu nie ulec, przynajmniej nie do końca. Żyjemy w świecie i wiadomo, świat rządzi się swoimi prawami. Natomiast my chcemy przeżyć ten czas tak, jak on został nam dany, tak jak został przygotowany przez Kościół konkretnie. I jak zastanawialiśmy się, na co czekamy, jak zastanawialiśmy się na temat tych filmików, to przyszło nam takie skojarzenie, że adwent to jest jak narzeczeństwo, że można porównać te dwa etapy, można je przeżyć różnie. I tak skojarzyło mi się, jak powiedzieć, że po wszystkich świętych już można było czuć ten, że można było poczuć ten klimat. I właśnie pomyślałam o tym, że czasem przygotowujemy się tak nie do końca, wiedząc, do czego właściwie chcemy się przygotować. I Marcin powiedział o tym porównaniu z narzeczeństwem. Przyszło mi od razu do głowy, że czasem o tym mówimy właśnie, przestrzegając narzeczonych, żeby nie przygotowywali się do ślubu, tylko starali się przygotować do małżeństwa. A teraz czasem przygotowujemy się do uczty w Wigilię, ale tej uczty, która ma się wydarzyć, wiecie, tylko na naszym stole, przy naszym rodzinnym stole i zastanawiamy się, ile upiec pierogów, żeby nie było za dużo i żeby nie zabrakło. I tak naprawdę te wszystkie kuchenne jakieś sprawy, czy właśnie prezentowe, stają się najważniejszymi, nie? Zapominamy o istocie. Co tu zrobić, żeby skarpet nie kupić dziadkom? Słuchajcie, może poradzimy, ale to później. W każdym razie, no właśnie, czasem jest tak, że my nie przeżywamy tego naszego życia etapami. Skaczemy do kolejnych etapów. Chcielibyśmy już coś przeskoczyć, jesteśmy niecierpliwi. I podobnie może być w adwencie. Mamy nadzieję, że my nie będziemy bardzo wybiegać w przyszłość, bo tak naprawdę nie znamy tej przyszłości. My nie wiemy, jak tutaj siedzimy przed wami, to znaczy nie jest 1 grudnia, jak my tu siedzimy, ale jak przed wami teraz jesteśmy na YouTubie, to jest 1 grudnia i my nie wiemy, czy my dożyjemy do 25 grudnia, 24. Nie wiemy tego. Nigdy tego nie wiemy. Ten adwent, szczególnie ta pierwsza część adwentu, przypomina nam o tym, że my tak naprawdę nie czekamy na święta Bożego Narodzenia. Czy tam pamiątkę świąt Bożego Narodzenia. Tylko my czekamy na oblubieńca.
Tak jak narzeczona, narzeczony czeka na swoją narzeczoną, narzeczonego, czekają na swoją żonę, że wreszcie się to stanie, że wreszcie spotkają się, że wreszcie będą sobie ślubować aż do śmierci i wreszcie będą mogli się połączyć. Tak my czekamy na tego, z którym będziemy mogli się połączyć w wieczności. O, początek wieczności. No tak. No właśnie, Marcin powiedział o istocie, nie? Czekamy na miłość. I mam taką myśl, że wiecie, czasem tak się skupiamy na tym czekaniu na miłość, że nie kochamy czekając, a możemy nie czekać i po prostu kochać, nie? I wtedy, kiedy kochamy, przychodzą dobre natchnienia. Wiecie, jesteśmy kilka dobrych lat po ślubie. Kilka dobrych, jak to zabrzmiało. W zasadzie piąty rok małżeństwa. I wielokrotnie złapaliśmy się na tym, że czekaliśmy na coś, co nie przyszło ostatecznie. Nie? Czekaliśmy na to, aż on wreszcie przestanie, albo ona wreszcie zacznie, etc., etc. Można mnożyć przykłady. Nie kochaliśmy czekając, bo mieliśmy oczekiwania i skupialiśmy się bardzo na tych swoich oczekiwaniach. Tymczasem te momenty, kiedy przychodziły na nas jakieś trudne sytuacje kryzysowe, sprawdzały tę naszą miłość. Na ile my jesteśmy gotowi? Nie? Na ile my jesteśmy gotowi właśnie w tym naszym oczekiwaniu? No bo chciałem powiedzieć, że czekaliśmy na to, aż właśnie on się zmieni, ona się zmieni, a tak naprawdę zmienialiśmy się w trakcie. Znaczy ten moment, kiedy ta zmiana się nie dokonywała, to był ten moment najważniejszy. Te momenty były najważniejsze, ta droga była najważniejsza. I dzisiaj siadamy przed wami, jesteśmy o tym przekonani, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy w pewnym procesie, że my jesteśmy ciągle w jakimś takim, no właśnie, oczekiwaniu. Jesteśmy zupełnie inni niż byliśmy przed wami na ostatnim filmiku, który się tutaj pojawił. No to... Znaczy ci sami, ale my sądzimy, że bardziej dojrzali, że bardziej... Ufamy, że bardzo odmienieni tak naprawdę, że nasze serca się odmieniają, że się rozwijamy w miłości po prostu. I też wierzymy, że 25 grudnia 2019, ale i 2020 i 2029 i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się rozwijać. Nie po to, żeby już się nie wkurzać na siebie, nie po to, żeby się już, nie wiem, nie okłamywać, nie zdradzać, nie ranić, ale po to, znaczy też po to, oczywiście, że też po to, natomiast przede wszystkim po to, żeby być bliżej siebie. I myślę, że jak mielibyśmy zacząć tą serię, powiedzmy, adwentową, ten vlogmas, czy jakkolwiek, nie wiem, ktoś, może napiszemy w tytule kalendarz adwentowy, albo gdzieś będzie w opisie, po to, żeby się pozycjonowało, bo teraz bardzo dużo ludzi ciągle tam wpisuje sobie tam vlogmasy i tak dalej. No spoko, nie? Pozdro dla wszystkich, którzy oglądają vlogmasy. I ale... którzy robią kalendarze adwentowe, zaraz do tego nawiążę. No właśnie, ale... Ale tak, jak mielibyśmy powiedzieć, po co to? No właśnie po to, żeby się wydoskonalić jeszcze bardziej w miłości. Wierzymy w to głęboko, że dzieląc się z wami naszymi przemyśleniami, trochę będąc prowadzonym przez Słowo Boże, które jest dane na dany dzień, gdzieś tam właśnie między wierszami, ale też przez gdzieś tam naszą codzienność i te nasze doświadczenia, o których być może nie opowiadaliśmy tak szeroko przez ostatnie półtora roku, nam też uda się bardziej kochać, bardziej może dostrzec to, co jest niedostrzegalne, w sensie, żebyśmy może przestali czekać na to, co może nie nadejść, bo może się tak zdarzyć, że ten dzień przyjdzie jak potrzask, a może Pan powróci, będzie paruzja, przyjdzie Pan w swojej chwale, przyjdzie Jezus i skończy się świat. Bo my o to chodzi w Adwencie w ogóle przez pierwsze dwa tygodnie, żeby nam przypomnieć o tym, że my ciągle żyjemy w czasach ostatecznych i możemy się na przykład jutro nie obudzić. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy kochali każdego dnia. A żeby wam to ułatwić i sobie też, przygotowaliśmy kalendarz adwentowy i was zaprosić chcemy też do tego, żebyście wyczekiwali z nami na zadania, które chcemy też przygotować nie tylko dla siebie, ale również dla was. I mamy dziś taką propozycję też, nawiązując do tego, o czym już trochę rozmawialiśmy.
Mamy dla was taką propozycję, żebyście zrezygnowali z siebie. To jest na pewno piękna droga do miłości, do doskonalenia się w miłości. Zrezygnować z jakiejś cząstki siebie, zrezygnować, nie wiem, może z jakiegoś, z chwili relaksu dla siebie, żeby podarować coś komuś. I możecie to interpretować w różnoraki sposób. My mamy propozycję, żeby była to choćby herbata ze sobą, czas poświęcony komuś bliskiemu, komuś, komu może nie poświęciliście ostatnio zbyt wiele czasu. Ja dziś przygotowałam kalendarz adwentowy, wczoraj w sobotę, wzięłam się za niego bardzo późno wieczorem i to już trochę graniczyło z cudem, czy się uda, ale udało się i poświęciłam trochę tego swojego czasu, wierzę, że ku radości dzieci i mojego męża i co dnia będziemy wyciągać z tego kalendarza jakieś zadanie. Coś, co będzie miało pomóc nam rozwijać się w miłości. Ja już się zakręciłem, bo teraz nie wiem, kiedy opublikujemy ten film. W niedzielę przecież jest. No tak, ja wiem, ale nie wiem o której. Nie wiem o której. W każdym razie, kochani, życzymy nam też. Życzymy wam błogosławionej niedzieli, pierwszej niedzieli Adwentu. Jak widzicie, za naszymi plecami płonie już świeca. Pierwsza świeca na wieńcu adwentowym. Także. Bo jest niedziela. No tak. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Jest po północy grubo. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy, bo nasze dzieci są w łóżkach i wreszcie znaleźliśmy chwilę, żeby tu usiąść. Także. Cieszymy się, że całujemy, buziakujemy i do zobaczenia jutro. Aha, nie, chwila, jeszcze jedna rzecz. W sensie. Bo było pytanie i to jest w ogóle pytanie, które kierujemy do was na cały ten okres. 3-4? Na co czekasz? Jakbyście, napisz nam to w komentarzu. Tak, jakbyście mogli napisać, na co wy czekacie. Na co czekasz? Na co czekasz? No, a poza tym to, jak to się mówi, dajcie łapkę w górę. Nie. Tak, my tak mówimy, dla nierozerwalnych mówimy. Was bardzo prosimy, napiszcie, na co czekacie. Znaczy, jak ktoś chce, możecie dać łapkę w górę, żeby było więcej łapek w górę niż łapek w dół. I co jeszcze? Aha, no i weźcie tam o goście światu, że Gomułeczki wróciły na YouTube. To się, że kanał Początek Wieczności. Nie, to się dzieje, naprawdę. Jesteśmy przeszczęśliwi. Trochę może przestraszeni troszeczkę, ale szczęśliwi. No, pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Poszło. Aleluja.